wszystkie tutaj rodziny zamieszkały. Mówimy zdecydowanie nie. Zebraliśmy już ponad 420-430 podpisów sprzeciwu przeciwko tej inwestycji. Pan prezydent łaskę robi, że coś w Wieleniu zrobi, bo po prostu nikt mi nie chce pomóc. Źli rządzący i złe rządy. Mieszkańcy dzielnicy Ciężkowice głośno sprzeciwiają się wobec planowanej budowy gigantycznej farmy fotowoltaicznej na terenach rekreacyjnych przy Zalewie Sosina w Jaworznie Ciężkowicach. Dlaczego protestujemy? Przede wszystkim dlatego, że te tereny już od wielu lat zostały wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny sportu i rekreacji, co się naturalnie wpisuje w znakomity plan pomiędzy Gródkiem, Sosiną, Stadniną Koni, która jest za nami, jako teren rekreacji dla Jaworznian. I tak był planowany od wielu, wielu lat. 100 hektarów terenów zielonych ma zostać przekształconych na miejsce, gdzie będzie można pozyskiwać energię ze słońca. Teraz to, co się dzieje, to prywatny inwestor wystąpił z prośbą o zmianę miejscowego planu na tymczasowy okres 30 lat i zamierza tutaj postawić gigantyczną farmę fotowoltaiczną. Czyli zamierza się zmienić ten obszar z obszaru rekreacji, sportu na obszar produkowania energii. I co najważniejsze, my nie jesteśmy przeciwni temu, żeby budować farmy fotowoltaiczne. Jesteśmy za, chcemy ograniczać niską emisję, chcemy ograniczać wszystkie negatywne efekty przemysłowe, które się dzieją. Ale nie może to się dziać kosztem natury, kosztem tego, że plan zostaje pogwałcony czy zmieniony na prośbę inwestora. Powodów, dla których mieszkańcy nie chcą, aby przed ich oknami powstała ta ogromna farma fotowoltaiczna, jest naprawdę dużo. My mamy tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie jeszcze rezerwat Żabnika, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy Jaworzna. Są tutaj to właśnie teren Gródek, ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny Sosina. Mnóstwo turystów z zewnątrz. Pytanie, jaką wizytówkę wydajemy my sami, tak? Niszcząc właśnie ten teren przyrodniczy, który tu widzimy za plecami, o obszarze ponad 100 hektarów. Żeby to jakoś zobrazować, to jest powierzchnia kilometr na kilometr. Proszę Państwa, z terenów po prostu łąk dzikich, zamieszkałych przez bobry, lisy, sezonowo bociany, żurawie. Widujemy tu także łosie na spacerach. Licznie występują bażanty, sarny. Jest to siedlisko po prostu ekologiczne, które też należy to podkreślić. Miało zostać przeznaczone około 2010 roku na tereny oznaczone jako Natura 2000. Niestety wniosek, który został wydany właściwie z Warszawy, z Głównego Ministerstwa Środowiska na zmianę tych obszarów na Natura 2000, został negatywnie zaopiniowany właśnie przez władze naszego miasta. Należy też podkreślić to, że obecnie też istnieje taka możliwość przeznaczenia tych terenów na Natura 2000 i ochronę po prostu. Co więcej, potencjalny wjazd na farmę ma iść w pobliżu tyle co powstałego placu zabaw Bobrowa Górka. No jest to decyzja dosyć dziwna, ponieważ robimy inwestycję, która ma służyć mieszkańcom, ma służyć dzieciom, ma tutaj być zakątek rekreacyjny, sportowy, a w tym momencie będzie zakątek, można powiedzieć, przemysłowy. Więc zupełnie nie zgadzamy się z tą decyzją, dlatego między innymi te nasze protesty. Przede wszystkim nie zgadzamy się z decyzją władz miasta o ulokowaniu wjazdu w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Będą się tu bawiły dzieci młodsze, starsze. Jest to teren, który ma być bezpieczny, a w momencie, kiedy powstanie tutaj wjazd, prawdopodobnie z płyt betonowych, wjazd dla samochodów ciężarowych, które będą woziły ciężki materiał, ciężki sprzęt, będzie się tutaj kurzyć, będzie brudno. Jest to zaprzeczenie przeznaczenia terenu, które jest zapisane obecnie w miejscowym planie. Nie zgadzamy się z tym, ja się nie zgadzam, mieszkańcy Ciężkowic, rodzice, dzieci, wszystkie tutaj rodziny zamieszkałe, mówimy zdecydowanie nie. Mieszkańcy zmianami w planach czują się przez aktualnych włodarzy miasta oszukani. W końcu nie po to budowali domy na peryferiach, aby spoglądać na farmę fotowoltaiczną. Wiele osób tutaj się sprowadziło, specjalnie wybrało to miejsce, sprawdzając plan zagospodarowania przestrzennego, co tutaj się może dziać. Wiele osób, tak jak na przykład pani za nami, hoduje tutaj alpaki, wybrała to miejsce z tego powodu, że tu będzie spokojnie. I nagle się okazuje, że to przeznaczenie terenu, które jest zapisane w planie,
nie jest ważne. Nie zostanie respektowane, zostanie zmienione po to, żeby tutaj powstała fabryka prądu. Zebrali już ponad 400 podpisów pod petycją w tej sprawie i zapewniają, że nie ustąpią, aż projekt nie zostanie zaniechany. Protestować będą do skutku. Będziemy protestować, tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu był plan, żeby Sodową Górę, Park Geosfera, przekształcić w wysypisko śmieci. To się nie wydarzyło tylko i wyłącznie dlatego, że mieszkańcy protestowali, gremialnie protestowali. Więc to pokazuje, że możemy wpływać na decyzje władz, które nie są nieomylne. I chcemy właśnie to zrobić tutaj z tą inwestycją. Aby wesprzeć mieszkańców Ciężkowic, wystarczy wejść na stronę stopfarmie.pl i tam podpisać petycję. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej Stopfarmie na Facebooku oraz Stopfarmie, www.stopfarmie, na której znajdziemy również petycję elektroniczną, gdzie może podpisać się każdy mieszkaniec Jaworzna. Jest nas już blisko 450 podpisów zebranych w krótkim czasie. W najbliższym okresie będziemy się starać stworzyć petycję papierową, tak żeby dotrzeć do większego grona mieszkańców. Wiadomo, nie każdy ma dostęp do internetu. Tutaj mówimy szczególnie o osobach starszych. Tak? No, z pewnością utrudnieniem pewnym jest to, że w naszej lokalnej prasie jaworznickiej właściwie nie znajdziemy informacji na temat planach miasta o tym, żeby zdewastować te tereny. Jest to, że tak powiem, sukcesywnie przez cały czas zamiatane pod dywan. My chcemy ten problem zaznaczyć, uwypuklić w przestrzeni publicznej i dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, bo jesteśmy pewni, że wielu z nas, w większości zdecydowanej, zależy na tym, żeby nie niszczyć przyrody. Miał być teren rekreacyjny, kiedyś miało być nawet pole golfowe, była możliwość na obszar Natura 2000, ale aktualni rządzący miastem i zewnętrzny inwestor plany mają inne i nie bacząc na ludzi ani przyrodę, chcą zrealizować na obszarze 100 hektarów naprawdę potężną farmę fotowoltaiczną. Czy to im się uda, czy jednak mieszkańcy swoimi protestami zniwelują ten plan? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że do tego tematu z pewnością powrócimy.